Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w czwartym spotkaniu z okazji Akademii M. Na wstępie chciałbym się zapytać, czy mnie dobrze widzicie i czy mnie również dobrze słyszycie. Dzisiejsza tematyka jest dosyć interesująca. Będziemy mówili o zabezpieczeniach w druku. Nie tylko o samych zabezpieczeniach pod kątem możliwości, które mamy z nimi związane, ale również jaki jest cel, żeby z nich korzystać oraz do czego one tak naprawdę nam służą. Więc lećmy od samego początku. Pierwsza rzecz, czym jest druk zabezpieczeń? Dlaczego z niego korzystamy? Co to takiego, tak na dobrą sprawę, od samego początku jest? Otóż druk zabezpieczony jest to druk, który posiada znaki szczególne. Dzięki którym znakom jesteśmy w stanie go zidentyfikować. Mało tego, jest on również trudny w powieleniu, więc możemy potraktować, że to, z czego korzystamy, jest unikatowe, jest naszym oryginałem. No i mówiąc krótko, mamy świadomość, że jest to dokument, o który nam tak na dobrą sprawę chodzi, na którym nam zależy. W jakim celu stosujemy zabezpieczenia w druku? Podstawowym celem jest świadomość, że dokument, który mamy przed sobą, jest dokumentem oryginalnym, ale również, abyśmy mogli namierzyć jego pochodzenie, czyli dojść po nitce, do kłębka, skąd on pochodzi, w jaki sposób się tam znalazł. Następnie mamy możliwość prześledzenia dokładnie jego obiegu, jak dotarł do miejsca, w którym go w tej chwili mamy. Może to być również odróżnienie tego dokumentu, który mamy, od nieautoryzowanej kopii. No i również dosyć istotna rzecz, podnieść rangę dokumentu, sprawić, żeby ten dokument stał się, mówiąc krótko, dla nas oficjalny. W jaki sposób nasze zabezpieczenia realizujemy? Wyróżniamy kilka sposobów dochodzenia do tego, zabezpieczone. Pierwszym z nich będzie nasz projekt. Projekt, który realizujemy pod kątem dokumentu zabezpieczonego, jest projektem bardzo indywidualnym, gdzie od samego początku myślimy właśnie o tym, aby te zabezpieczenia nam się pojawiły. Więc grafikę, którą będziemy projektowali, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy to robili całkowicie inaczej, niż byśmy stworzyli to w normalny sposób. Czyli bitmapy możemy inaczej przygotowywać, tekst może być inaczej przygotowywany. Mówiąc krótko, projekt jest pierwszym elementem. Drugą częścią jest podłoże. Nie używam słowa papier bardzo świadomie, ponieważ nie zawsze to będzie papier w rozumieniu drzewnego, tudzież bezdrzewnego. To może być podłoże syntetyczne, półsyntetyczne, więc krótko mówiąc, podłoże drukowe. Trzecim elementem będzie sam druk, czyli technologia, która stoi za tym, aby przenieść nasz pomysł, nasz projekt na ów podłoże drukowe oraz uzyskać dokument zabezpieczony. Ostatnim elementem są kwestie związane z programem, czyli z samą obsługą, z tym, w jaki sposób dane są generowane. Czyli to nie chodzi tylko i wyłącznie o projekt, ale również o całe przetworzenie, jak i również dojście do najróżniejszych elementów graficznych, końcowych, umiejscowienie naszych zabezpieczeń, bo czasami decydować będzie o tym dodatkowa aplikacja, która projekt na tą część już taką drukowalną. No to lećmy w takim razie z projektem. Zacznijmy od giloszy, czegoś, co niesłychanie lubię. Gilosze są bardzo atrakcyjną i graficzną formą przedstawienia naszych prac. Bardzo proszę, gilosze wyglądają na przykład tak. Są to niezmiernie cienkie linie, które mogą mieć kolor wybrany lub też przejść barwnie między jednym a drugim kolorem. Są to przecinające się bardzo cienkie i ciągłe linie, które
często tworzą wzory bardzo skomplikowane. Jest to specyficzna technika druku offsetowego, która oczywiście podnosi nam sam sposób, same zabezpieczenia naszych dokumentów. Gilosze, aby zostały stworzone, wymagają niesłychanie wysokich rozdzielczości druku, a dokładniej nie samego druku, a naświetlania płyty. Pokażę w drugiej, dalszej części tego webinaru, jak wygląda maszyna naświetlarka specjalna, która służy do generowania płyt o bardzo wysokiej rozdzielczości. Więc abyśmy stworzyli piękne gilosze, potrzebujemy niesamowitą adresowalność, jak i również precyzję położenia tego punktu, więc, czyli rozmiar plus adresowalność. Więc mówiąc krótko, te tematy, o których wspominałem w kontekście rozdzielczości przy rastrowaniu, przy półtonowaniu, tutaj drukujemy tonem ciągłym, nie tworzymy rastra. Wybieramy, tak jak wektory, punkt po punkcie, ale potrzebujemy mieć niesłychaną precyzję, aby to się wydarzyło, więc do robienia giloszy, które są bardzo cienkie, potrzebujemy właśnie specjalnych narzędzi. Kolejnym sposobem zabezpieczeń na etapie projektowania jest tak zwany efekt kątowy i polega on na tym, że mamy następujące przejście, takie załamanie, że na samej górze widzicie zadruk zrobiony, oglądany pod kątem, a poniżej widzicie ten sam zadruk, na który patrzymy na wprost. Więc dzięki temu, że mamy dodatkowe linie w dolnej części obrazu, takie pionowe, to gdy nastąpi spojrzenie na nasz obiekt pod kątem, widzimy kompletnie nowe dane. Jest to element optycznej zmiany naszego obrazu. Sposobem zabezpieczeń na etapie projektowym jest tak zwany mikrotekst. I mikrotekst jest wykorzystywany w procesie projektowania do często ukrywania dodatkowych informacji. Wykorzystujemy go, gdy mamy możliwości podniesienia rozdzielczości naszego druku i wygląda na przykład tak. Czyli możemy ukryć dodatkowe wartości informacyjne, dodatkową merytorykę w naszym tekście. Jest to zminiaturyzowany tekst, ciąg znaków widocznych pod lupą. To rozwiązanie stosujemy najczęściej w banknotach, dokumentach i po prostu drukach zabezpieczonych. Może być jak najbardziej pozytywowy, jak i też negatywowy. Chciałbym odnieść się do tego, że mikrotekst, mikrodruk bardzo często jest wykorzystywany również w technice druku cyfrowego. Nie jest to coś bardzo skomplikowanego, z czego się na dobrą sprawę korzystać nie da. Jednakże mikrotekst jest wersją taką bardziej podstawową. Ja bym się troszeczkę pochylił i odniósł do tego, co jest dużo bardziej interesujące, czyli mikrodruk i zapisywanie danych bitmapowych, wektorowych lub też po prostu dodatkowych porcji informacji graficznych, które są do odczytania w ogromnym powiększeniu, czyli mówiąc krótko, muszą być niesłychanie małe, abyśmy mogli je normalnie przeoczyć. Bardzo poprawnie wykonane druki z mikrotekstem, mikrodrukiem są wręcz niemożliwe do odnalezienia. Są również niemożliwe do skopiowania z wielu różnych powodów, co za chwilkę będę pokazywał, ale stosowania zarówno mikrodruku, jak i mikrotekstu są podstawową, na dobrą sprawę współcześnie, techniką zabezpieczeń, szczególnie jeżeli skorzystamy z dodatkowych kanałów, które są po prostu niewidoczne gołym okiem. Ostatnią rzeczą, a w sumie przedostatnią rzeczą projektową, którą chciałbym Wam pokazać, jest to tak zwane recto verso. Bardzo ciekawa technika, którą często widzimy w przypadku banknotów, jak najbardziej. I wygląda to w taki sposób, że wykonujemy dwa projekty, które będą z przodu i z tyłu. Zakładamy, że mamy niesłychanie precyzyjne pasowanie druku. Część elementu będzie niezadrukowana,
przy awersie oraz zadrukowana przy rewersie, więc ta część z rewersu będzie nam przebijała na awers. No i tak samo z awersu na rewers. Dzięki temu przy świetle, który nam będzie przechodził przez banknot, przez druk zabezpieczony, będziemy widzieli połączenie barwne przodu i tyłu. Raz jeszcze, stopień pasowania przy druku musi być niesłychanie precyzyjny. Jest to najczęściej realizowane w przypadku techniki offsetowej lub przy grawerowaniu laserowym. No więc projekt, jak już widzicie, może być naprawdę dalece skomplikowany, abyśmy uzyskali odpowiedni poziom zabezpieczeń, aby te dane były dobrze poukrywane. To nie jest koniec, jest jeszcze jedna technika, którą bardzo lubię, ponieważ jest przepiękna, graficzna, mianowicie jest to relief. Relief wygląda w taki sposób, że bardzo proszę, że realizowane są linie, które najczęściej są w stosunku do siebie równoległe, po czym nagle zakłócamy ich strukturę. Także sprawia wrażenie, jakbyśmy widzieli trójwymiarowy obraz, który jest absolutnie dwuwymiarowym obrazem. Mamy po prostu to wrażenie trójwymiarowości. Jest to stosowane właśnie w elementach, które często albo wychodzą z giloszy, albo też są to dodatkowe elementy graficzne. To jest również miejsce, aby wspomnieć o technikach cyfrowych, czyli o wszystkich tych cudownych rzeczach, które w tej chwili mają możliwości generowania. I każdy obraz, który nam się pojawia w danym miejscu, może być obrazem unikatowym, może być obrazem nowym, generowanym cyfrowo. Przy odpowiedniej precyzji zadruku jesteśmy w stanie po pierwsze stworzyć rejestr każdego jednego zadruku, który wychodzi z naszej maszyny. Po drugie, co jest nie mniej istotne, jesteśmy w stanie te zadruki w taki sposób manipulować, żeby obraz, który my realizujemy, był ukryty w innym obrazie, więc on jest wizualnie niedostrzegalny. Mało tego, ze względu na odpowiedni niewielki zadruk, jesteśmy w stanie, nawet wiedząc, że on się tam znajduje, ale nie znając dokładnej lokalizacji, nie móc oszacować precyzyjnie, gdzie on jest, ale mając dane związane z jego lokalizacją, bardzo precyzyjną, oraz przewidywanym kształtem, jesteśmy w stanie do niego dojść. Czyli to jest ta część projektowo-programowa, gdzie nasz zadruk jest generowany cyfrowo, gdzie on jest zmienny. No to są wszystkie zalety, które w tej chwili mamy technologii cyfrowej, z której uważam warto nierzadko korzystać. Te dane losowe potrafią naprawdę zrobić niesamowite możliwości. Oczywiście są to dane pseudolosowe, ale mnogość kombinacji jest przytłaczająca. Także można robić naprawdę grube miliony kopii i mamy 100% pewności, że każdy jeden dokument będzie się po prostu od siebie różnił. Podłoże tudzież papier. Zobaczmy, jakie tutaj mamy możliwości zabezpieczeń. Zacznijmy od czegoś, co podejrzewam znamy wszyscy, czyli nasz znak wodny. Wygląda to tak. Widzimy znak wodny przy świetle, w świetle, który przechodzi nam przez nasz wydruk. Uzyskiwany jest w trakcie formowania wstęgi papieru. Powstaje dzięki jego zróżnicowanej grubości warstw czy zagęszczenia włókien w wybranych miejscach. Jest to jedna z najstarszych i najskuteczniejszych form zabezpieczeń w papierze. Wyobraźcie sobie to, żeby wykonać tego typu podłoże samodzielnie, jest to no naprawdę niesłychanie skomplikowany proces wymagający ogromnej specjalistycznej maszynerii. Mogą być jednotonowe, mogą być wielotonowe. No a szczególnym rodzajem znaku wodnego jest filigran, który posiada znacząco zwiększony kontrast. Cóż dalej mamy? Kolejnym sposobem zabezpieczenia naszych podłoży jest ich skład. Specyficzne domieszki różnych specjalnych komponentów, tak abyśmy mogli stworzyć podłoże, które będzie po prostu unikatowe do danego wykorzystania. Więc odtworzenie jego będzie o tyle skomplikowane, że trzeba będzie dojść do całej procedury, całego składu, jakim
miał miejsce przy tworzeniu, więc powtórka z rozrywki będzie po prostu bardzo skomplikowana. Kolejnym miejscem dla nas będzie nitka, nitka zabezpieczająca. Nitka jest czymś, co raczej wszyscy znamy. Znamy ją z banknotu jako taki metalowy prążek, który się w nim znajduje. Reprezentacja wizualna nitki wygląda tak. Sądzę, że dla wszystkich jest absolutnie znana. Natomiast to, co jest niezmiernie interesujące w przypadku nitki, po pierwsze, ona jest widoczna wtedy, kiedy mamy światło przechodzące przez banknot. Czyli zwróćmy proszę uwagę, że nasz dokument zabezpieczony ma elementy przestrzeni transmisyjnej. On nie tylko nam funkcjonuje jako przestrzeń refleksyjna odbijająca światło, ale również transmisyjna, przez którą światło przechodzi, żeby część zabezpieczeń uwypuklić. Nitka posiada różne właściwości fizykochemiczne, jest wprowadzana w czasie formowania wstęgi papieru. Może zawierać również dodatkowe zabezpieczenia w postaci mikrotekstu, co uważam jest niesłychanie interesujące, bo nie dość, że mamy samą nitkę, która jest czymś szalenie skomplikowanym w stworzeniu, to jeszcze dodatkowo zamieszczamy tam dodatkowe informacje, skrajnie niewielkie, do których potrzebujemy również lupy, aby dojść. Czyli sam proces tworzenia nitki będzie bardzo, ale to bardzo skomplikowany. Kolejnym elementem są włókna. Oczywiście nasz papier, podłoże drukowe składa się z włókien, ale tutaj na etapie produkcji dokładamy dodatkowe. Również to będzie zabezpieczenie tak zwane fizykochemiczne. Bardzo proszę, wygląd włókien jest następujący. W przypadku akurat tutaj oświetlenia ultrafioletowego te włókna reagują, są włókna wielokolorowe jak najbardziej, mogą być również jednokolorowe, mogą być widoczne w świetle dziennym albo na przykład tylko i wyłącznie w świetle ultrafioletowym. Chciałbym zwrócić uwagę i serdecznie podziękować Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, dzięki której mam ilustrację. I procesy, które tutaj opisuję, w dużej mierze są realizowane z góry na dół również przez PWPW. Aby było jasne, niesłychanie ich cenię pod kątem i świadomości inżynieryjnej, technicznej oraz produkcji, które u nich są realizowane, bo chciałbym zwrócić uwagę, że banknoty, które my mamy, nie dość, że są naprawdę piękne, to jeszcze są bardzo dobrze zrealizowane, a PWPW jest jedną z najlepszych drukarni pod kątem poziomu zabezpieczeń druków. Więc raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za użyczenie części wizualnej. Ostatnim elementem w podłożu będą broki. Broki w pewnym stopniu będą dla nas zbliżone wizualnie, znaczy w sensie w koncepcie, co włókna zabezpieczające. Wyglądają delikatniej, że się tak wypowiem, bardzo proszę. Broki to będą małe elementy, są w różnych kształtach geometrycznych, ale również o różnych właściwościach fizykochemicznych. No więc wiemy już, że w samym podłożu może być absolutnie taniec możliwości, może być tego multum. No ale żeby projekt nasz zrealizować, potrzebujemy czegoś więcej. To coś więcej to jest oczywiście nasz druk. Zacznijmy od pierwszej części, czyli stalorytu, druku wklęsłego. Jak kojarzycie w różnych filmach takie sceny najczęściej gonitw, gdzie poszukują matrycy jakiegoś konkretnego grawerunku i najbardziej spektakularna akcja oczywiście jest związana z tym, że ktoś tą matrycę zdobywa, to właśnie tutaj chodzi o tak zwane staloryty. Wyglądają one tak. Staloryt jest jedną z niewielu technik drukarskich, do których dostęp głównie jest dla producentów banknotów lub też no, po prostu bardzo ważnych dokumentów, które mają być wysoko zabezpieczone. Elementy wykonane tą techniką są wyczuwalne dotykiem. Jest to, tak jak wspomniałem, wklęsło druk, więc efekt, który osiągamy podczas druku, jest efektem wypukłości. Więc to, co widzimy i czujemy pod palcem, jest to najczęściej tak zwany staloryt
lub też w klęsło dróg. Kolejnym naszym elementem, coś co podejrzewam wszyscy znamy, jest to druk typograficzny. Bardzo popularny zwrot obecnie to jest tak zwany letterpress i jak najbardziej to dokładnie o to chodzi. Drukiem typograficznym bardzo często dokładamy numerację do banknotów, zapewniając ciągłość, zapewniając również unikatowość każdego jednego banknotu lub też dokumentu zabezpieczonego. Mówiąc krótko, druk typograficzny, pomimo tego, że ma swoje lata, jest wciąż wykorzystywany. Ale zaletą druku typograficznego między innymi jest to, że jesteśmy w stanie skorzystać ze specjalnych farb o dodatkowych właściwościach, na przykład takich, które nam świecą w świetle ultrafioletowym. Więc druk typograficzny ma naprawdę sporo bardzo interesujących możliwości. Chyba ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o nasze techniki druku, będą farby specjalne. Farby specjalne umożliwiają nam nie tylko realizację skomplikowanych wzorów, które na etapie projektowania przyjęliśmy, ale również nadanie im dodatkowych właściwości, no, które również sprawią, że będzie dużo trudniej nam dany dokument. Od farby, która zmienia się optycznie, jest optycznie zmienna. Jest to farba chyba właśnie stworzona przez PWPW, jeżeli się nie mylę. Nazywa się w skrócie OVI. Elementy graficzne wykonane tą farbą wykazują bardzo silną zmianę barwną w zależności od kąta obserwacji. Czyli jeżeli patrzymy na nasz dokument na wprost, widzimy jedną barwę. Jeżeli patrzymy pod kątem, barwa ulega zmianie i to są bardzo silne zmiany. Kolejnym przykładem będzie dla nas farba irydescentna, czyli to jest farba półprzeźroczysta, przeźroczysta, transparentna o metaliczno-perłowym połysku. Elementy graficzne wykonane z jej pomocą charakteryzują się zmienną intensywnością oraz również zależą od kąta obserwacji. Widzimy to bardzo często na różnego rodzaju banknotach, gdzie patrząc często na wprost, jakbyśmy ich w ogóle nie widzieli, a gdy patrzymy lekutko pod kątem, okazuje się, że banknot zaczyna nam dodatkowo błyszczeć, albo to jest cała powierzchnia, jeżeli tam są dodatkowo wybrania, to jeszcze mamy dodatkowe wzory, więc mówiąc krótko, farba irydescentna robi niesamowite efekty wizualne. Kolejnym przykładem farby jest farba aktywna ultrafioletowo. I są to elementy, najczęściej tą farbą są realizowane elementy graficzne, które będą świeciły wręcz po wzbudzeniu światłem ultrafioletowym. Chciałbym zwrócić uwagę, że to świecenie, które my znamy najczęściej jest świeceniem, znaczy najczęściej myślimy o tym w charakterze fluorescencyjnym, gdzie w istocie domieszka UV, im większa, tym lepsza, jest nam bardzo potrzebna, abyśmy widzieli tą barwę wyraźniej. Jednakże farby UV mogą być takie, które przy potraktowaniu silnym wiązką ultrafioletową, energia, która jest tam dostarczona, sprawia, że te farby po prostu wyskakują nam z tła, na którym się znajdują. Mam jeszcze dwa rodzaje farb. Pierwsza to będzie farba i przy zmianie temperatury niektóre elementy mogą zmienić barwę albo wręcz zniknąć. Więc kolejny bardzo interesujący element zabezpieczenia. I na końcu sobie zostawiłem coś, co ja lubię pod kątem A barwnym, B samego terminu. Mianowicie będzie to farba metameryczna. Hasło metameryzm jest znane wielu, natomiast niewiele osób wie, co tak naprawdę ono oznacza. Dla wielu osób metameryzm kojarzy się z tym, że barwa zmienia nam się, gdy zmienia się światło. Otóż nie, to jest fizyka. Za każdym razem, gdy zmienia się światło, zmienia się barwa. Jednakże z metameryzmem mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy dwie próbki, to są nasze dwa metamery, gdzie w jednym oświetleniu jest zachowana zgodność barwna, czyli próbka A i próbka B ma dokładnie tą samą barwę, ale gdy zmienimy nasze oświetlenie, nagle okazuje się, że próbka A i próbka B od siebie
całkowicie odstają. Czyli zmiana oświetlenia wpływa na bardzo silną zmianę barwy. Widzicie nierzadko zapewne taki próbnik light indicator w przypadku wzorników Pantona. Na końcu znajduje się właśnie taki Metamer Index, gdzie macie informację, czy to jest światło D50, czy też coś innego. No dobrze, wiemy mniej więcej, jak nasze wdruki zabezpieczone są tworzone, a teraz jak możemy je zreprodukować. No, zacznę od tego, że reprodukcja dokumentów zabezpieczonych najczęściej oznacza fałszerstwo i za to ponosi się różnego rodzaju kary. Ale czysto teoretycznie, gdybyśmy mieli ochotę to zrobić, przede wszystkim musimy wiedzieć, co chcemy zreprodukować oraz w jaki sposób do tego dojść. Musimy mieć informację, co się w naszym dokumencie znajduje. Musimy wiedzieć, z jakich technik móc spróbować skorzystać, ale raz jeszcze, pierwsza nasza wiedza to jest co, jakie zabezpieczenia w dokumencie się znalazły. Druga kwestia to jest, musimy wiedzieć, gdzie one się znajdują. Jeżeli mówimy o mikrodruku, druku farbami, które są niewidoczne w określonym oświetleniu, to musimy również wiedzieć, gdzie szukać tych często niewielkich elementów obrazu. Trzecią rzeczą musimy mieć odpowiednią technikę do zrealizowania w reprodukcji. Do niektórych możemy mieć bardzo poważny problem, żeby dojść. Zacznijmy może od tego, że chcemy pozyskać obraz. Aby takowy obraz pozyskać, chcielibyśmy go na przykład, taki banknot tutaj mam, jest to 5 euro, żeby niespecjalnie być rozrzutnym i nie szaleć. Bardzo proszę, jest to popularny banknot 5 euro i chciałbym go zdigitalizować, chciałbym go przenieść do świata cyfrowego. Więc w pierwszym kroku podejmuję się realizacji skanu. Bardzo proszę, to jest w oknie oprogramowanie do skanowania, mój dokument. I bardzo tutaj raz jeszcze proszę, to jest kawałeczek dokumentu, który chciałbym sobie zeskanować. Takowy skan poczyniłem i znajduje mi się w tym miejscu. Chciałbym ten plik teraz otworzyć w Photoshopie. Więc odpalam sobie Photoshopa. Jeszcze raz. To jest ta sytuacja, gdzie z zasady coś nam nie zadziała zapewne. OK. No i dostajemy komunikat. Ta aplikacja nie wspiera edycji obrazów z banknotów. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij w stosowny link. Przekierowuje nas na stronę. Na szczęście otworzyłem sobie wcześniej ją w tym miejscu. Bardzo proszę, jesteśmy przekierowani w to oto miejsce. Mamy informacje, jakie banknoty, jakie no, jaka waluta jest. Ojej. Otrzymujemy informacje o każdej jednej walucie, w jaki sposób możemy z niej korzystać, czy możemy robić jakieś kopie, czy też nie. Więc niestety możemy mieć problem. No ale dla chcącego nic trudnego, więc plik ten mimo wszystko. Chciałem Wam bardzo pokazać, do czego, z jakim poziomem skomplikowania my tutaj się musimy liczyć. Po pierwsze, obrazek, który widzicie w tej chwili, to jest, och, tu mam się, przepraszam najmocniej. Obrazek, który oglądacie w tej chwili, to powiększenie ma w okolicach, ta gwiazdka ma w okolicach 4 mm tutaj, więc te wszystkie bardzo cienkie linie to są ów gilosze, o których Wam wcześniej wspominałem. Dodatkowo mamy farby, o których również mówiliśmy. Zobaczcie proszę, że tutaj dochodzi nam efekt trójwymiarowości. Tu mamy nasz zadruk typograficzny. Farby, z których tutaj użyto, są farbami
pracującymi w pełnych kryciach, czyli tutaj nie mamy żadnego półtonowania. Mówiąc krótko, możliwość reprodukcji wizualnej co najmniej będzie niesłychanie skomplikowana. Ale gdyby jednak ktoś chciał pójść kroczek dalej i wykonać tego typu reprodukcję. Zauważcie bardzo proszę, że precyzja tych elementów jest no wręcz niesłychana. Gdybyśmy skorzystali z normalnej naświetlarki, z normalnego urządzenia, które nam będzie umożliwiało przeniesienie obrazu na płytę, no to jesteśmy w niebywałym problemie. Z bardzo prostego powodu. Tego typu naświetlarki, takie współczesne, z których normalnie drukarnie korzystają, mają rozdzielczości na poziomie 2540, 2400, czasami 3600. Ponoć słyszałem, że nawet chyba 4800 zostało dopuszczone do użytku zwykłego, komercyjnego. No, to niestety absolutnie nie wystarczy, żeby zrobić duży poziom precyzji linii, dlatego też abyśmy realizowali odpowiednie płyty z odpowiednią rozdzielczością, z odpowiednią adresowalnością, korzystamy z odpowiednich również naświetlarek do tego celu. To jest naświetlarka, która potrafi pracować z rozdzielczością 9600 dpi, więc poziom jej adresowalności jest abstrakcyjnie wysoki. I aby zakupić taką naświetlarkę, trzeba mieć status właśnie drukarni dokumentów zabezpieczonych, papierów wartościowych. Taka drukarnia jest w Polsce właśnie jedna, jest to PWPW. Inne drukarnie nie mogą posiadać takich naświetlarek. One również mają bardzo ściśle ewidencjonowany zakres, gdzie są sprzedawane oraz gdzie się każda sztuka jedna znajduje. W porządku. No więc przyjmijmy, że mamy jednak naświetlarkę, chcielibyśmy ów druki zrealizować. Mam nadzieję, że na ten moment zebraliście już świadomość, że posiadanie tego wszystkiego wcale nie oznacza, że zrobimy to szybko i zrobimy to dobrze. Znamy dosyć popularny w tej chwili serial Dom z papieru. Tam było pokazane w pierwszej części tego serialu, że druk odbywał się po prostu ciągle, w trybie ciągłym. Maszyny zostały odpalone i po prostu euro były drukowane od tak. No, w praktyce to dalece wygląda inaczej. Jest to szereg najróżniejszych technik drukarskich, w tym sitodruk, połączenie typografii i offsetu. Tych technik jest naprawdę, naprawdę wiele, plus dodatkowo jeszcze często inkjetem dokonujemy jakichś elementów personalizacyjnych, więc jakby to wszystko zebrać, proces zrealizowania jednego druku zabezpieczonego, wysoko zabezpieczonego, jest tematem ciągnącym się wręcz w tygodnie, jeżeli nie w miesiące, ponieważ musimy przejść przez wszystkie techniki krok po kroku. Tych warstw może być bardzo wiele, przelotów może być bardzo wiele, plus oczywiście musimy korzystać z odpowiedniego podłoża, więc realizacja wymaga absurdalnego wręcz parku maszynowego i ogromnej wiedzy. No, ale pojawił się również temat naszych dokumentów do głosowania, które ostatnio powyciekały, a dokładnie jakieś obrazy. Chciałbym się odnieść czysto merytorycznie do kilku rzeczy, które pojawiały się online i które w pewnym momencie wręcz mnie zabolały z powodu. Po pierwsze, jeden z bardzo popularnych portali informacyjnych w naszym kraju, internetowy, użył zwrotu, że pojawiły się dokumenty, tak zwany pakiet wyborczy, który posiada poligraficzną, gotową do druku, i kolejne sugestie, że można było takowy wydruk zrobić sobie samodzielnie w domu. No, chciałbym zauważyć, że jakość poligraficzna to, jak się domyślam, dla każdego z nas oznacza co innego. Ja ten dokument posiadam i chciałem Wam pokazać, jak on został przygotowany i co dla niektórych ów jakość poligraficzna oznacza. Bardzo proszę, to jest nasz dokument. Pakiet wyborczy PDF, znany już chyba wszem i wobec. Więc
Zacznijmy może od podstawowej rzeczy. Dokument poligraficzny przyjmuje, że ten profesjonalny oczywiście, przyjmuje, że będzie posiadał odpowiednie kolory zastosowane. No, liczę w tym miejscu na przykład na Pantony. Otóż dokument rzeczony posiada jedną przestrzeń barwną, jest to RGB. Dokument również nie posiada profilu, więc nie wiem, jakie to jest RGB. Zakładam, że sRGB. Dlaczego? Skąd moje takie założenie? Dokument jest zrobiony w rozmiarze 21x29,7 cm, czyli jest to A4. Natomiast mamy pewien problem. Nie wiem, czy widzicie, ale dokument nie posiada jakichkolwiek spadów. Jest to dokument przygotowany już na netto. No, chciałbym poinformować, że dokumenty te profesjonalne, poligraficzne uwzględniają również obszar brutto, obszar spadów. Więc jeżeli chcemy mieć tak wyglądający dokument, jak tutaj jest zilustrowany, no to niestety zabrakło nam merytorycznych wręcz elementów, bo tego się w ten sposób, przy tym rozmiarze zrobić niestety nie da. Idąc dalej, chciałbym zauważyć jedną rzecz. Tutaj mamy pieczęć. Nie wiem, czy widzicie, ale z tej strony mamy inny obwód niż z tej strony. No ja uważam, że jednak pieczęć będzie zrobiona troszkę bardziej precyzyjnie. Poza tym jest jeszcze jeden element. Proszę uprzejmie. To jest poziom precyzji wszystkich linii i ich wybrań. W tym miejscu mamy otoczone tuszem wybrania niezadrukowane. To samo będzie się działo w tym i w tym miejscu. Chciałbym skromnie zauważyć, że jeżeli mamy do czynienia z pieczęcią, no to mamy również nienormatywny przyrost punktu rastrowego, ponieważ ten mechaniczny przede wszystkim, ponieważ a, my dociskamy tą pieczęć z różną siłą, dwa, ilość położonego tuszu nigdy nie będzie stała i nigdy nie będzie idealnie równa, no bo również albo to się odbywa z automatu, albo uderzymy w gąbkę z tuszem, więc to odpada. Temat kolejny, który chciałbym zauważyć, to kolory, które tam są użyte. Więc flaga polska ma swoje kolory. One zostały określone z przestrzeni, jeżeli dobrze pamiętam, to było LUV, a później przetłumaczone na YXY. Zaraz się do tego odniesiemy. No tam niczego takiego nie mamy, więc mamy również silną różnicę w kolorystyce między tym, co się dzieje w naszej polskiej kolorystyce białego i czerwonego i tego, co mamy w tym oto dokumencie. No, ale również pojawiły się online opublikowane dokumenty, zdjęcia rzekomo wziętych, mówię rzekomo, bo no, nie mam żadnej wiedzy, że to się wydarzyło wszystko naprawdę, opieram się jedynie na tych informacjach, które widziałem online. Bardzo proszę, to jest jeden z tych dokumentów, jedna ze stron tego dokumentu. Na to nałożyłem dokument, który został przygotowany. No więc chciałbym również zauważyć, że mamy tutaj problem związany z po prostu geometrycznym rozmieszczeniem wszystkich danych. One po prostu na siebie nie nachodzą. No teraz odnieśmy się do dokumentu wzorcowego, który ponoć jest tym dokumentem oryginalnym. Pierwsze, co chciałbym zauważyć, mówiono, że jest to dokument, który został wydrukowany na jakimś tam ksero kolorowym, czy na po prostu na maszynie do druku cyfrowego suchotonerowej. Zauważcie bardzo proszę, jaką mamy strukturę koloru czerwonego. Teraz przejdźmy sobie tutaj. Jak widzimy, są te litery dosyć ostre, więc na jakość skanu nie możemy aż tak narzekać. Przejdźmy z powrotem. Widzimy wyraźnie, że mamy jakąś formę rastrowania. Tutaj bardzo proszę, mamy również dobrze odciśnięte. W istocie mamy pazurki, mamy również nierównomierne położenie
tuszu, ale dla mnie to wciąż jest zbyt precyzyjne, to dalece zbyt precyzyjne. No ale ja się teraz czepiam tej konkretnej części. Może nie tyle czepiam, ile po prostu odnoszę. Zauważcie proszę, że jeżeli tam mamy widoczne rastrowanie i to jest raster częstotliwościowy, to według mnie odnosi się to do druku High Speed Inkjet, bo to jest jedyny sposób, gdzie bym był w stanie zaobserwować tego typu kropki. Czyli mamy bardzo silne wysycenie tuszy magenty i żółtego. W złożeniu te dwa kolory mogą dać nam pi razy drzwi ten efekt. Czarny mógł być zrobiony, ponieważ jest pełnym kryciem, nie mamy tam żadnego półtonowania, więc on ma dosyć daleko posuniętą ostrość krawędzi. Druk High Speed Inkjet jest naprawdę niesłychanie wysokiej jakości. Odniosłem się również do tempa, w którym te wydruki byłyby realizowane przy maszynach High Speed Inkjet. No i pierwsza rzecz, jeżeli się nie mylę, to chyba żadna drukarnia, która by miała ten poziom zabezpieczeń, nie dysponuje maszyną High Speed Inkjet. A nawet jeżeli mają, to czas druku na takiej maszynie no, ciągnąłby się absolutnie jakimiś chorymi dniami. Jak policzyłem na bardzo szybko, to maszyna chyba pełnoformatowa, drukująca, czyli z B1, z prędkością w okolicach 15 tysięcy arkuszy, musiałaby pracować, drukując 24 godziny na dobę, ponad 5 dni, bez jakiejkolwiek przerwy, więc zakładam, że może mieć kilka maszyn offsetowych B1 i ogarnąć tego typu druk, powiedzmy, w dwie doby. Więc to w teorii jest możliwe, żeby zrobić tego typu zadruk, nawet w jednej drukarni, bez większego problemu. Raz jeszcze, to jest technicznie możliwe, natomiast odniósłbym się również dalej do całego postpressu, który ma miejsce, no i tam jest kupa dodatkowej roboty. Wracając do projektu tej karty, bo to też jest dosyć interesujące i faktycznie wiele osób odnosiło się dosyć głośno do tego. Mianowicie mamy tutaj font użyty no, faktycznie mało fortunnym, bo znajdujący się no cóż, w każdym edytorze tekstu na dobrą sprawę. My mamy w Polsce kilka przepięknych krojów pisma, na przykład Antykwę Połtawskiego, którą można byłoby z wielu różnych powodów również wykorzystać w tego typu projekcie, no ale chyba wiemy z wielu różnych wyborów, że te karty nie zawsze są i intuicyjnie pod kątem projektowania użytkowego zaprojektowane, ani również pod kątem jakoś daleko idących wartości estetycznych, więc no, font, który jest użyty, cóż, faktycznie można go spreparować sobie nawet w oprogramowaniu Microsoft Word. Druga sprawa, gdybym jeszcze wrócił do tej części, dlaczego offsetu jako pierwszego nie brałem pod uwagę? Ponieważ nie przewiduję jakichkolwiek możliwości, żeby w druku offsetowym wykorzystywane były dwa kanały, czyli nie kanał spotowy, a złożenie z triady realizacji tego konkretnego koloru, bo to jest po prostu no, złe i bezcelowe. Pojawiały się sugestie, aby, że tego typu prace mogły być wykonane właśnie w tej wersji cyfrowej. Otóż nie, jest to technicznie i ekonomicznie w żaden sposób nieuzasadnione. Koszt zadruku na maszynie cyfrowej będzie tak absurdalnie wysoki, nawet korzystając ze specjalnego koloru, że realizacja tego byłaby absurdalnie długa i holendarnie droga, więc to jest na poziomie logistycznym wręcz niemożliwe, żeby to zrobić na maszynach cyfrowych, suchotonerowych, tak według mnie oczywiście. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli było to drukowane w technologii High Speed Inkjet, to istnieje możliwość naniesienia dodatkowych zabezpieczeń, co w żaden sposób nie podniesie czasu zadruku, na przykład korzystając z kanału żółtego. Jeżeli chcielibyśmy wykonać tego typu wydruki na maszynach produkcyjnych, cyfrowych, suchotonerowych, jest no, bardzo smutna niespodzianka dla Was. Każda maszyna produkcyjna cyfrowa generuje dodatkowy zadruk, dodatkową warstwę druku, która niestety prowadzi do identyfikacji konkretnego egzemplarza maszyny, który posiadacie. Więc jeżeli Wasza maszyna była zakupiona z oficjalnego źródła dystrybucji,
a nie na rynku wtórnym, bez żadnej większej ewidencji, to istnieje możliwość bardzo precyzyjnej identyfikacji, z którego egzemplarza maszyny, jakiego producenta dany wydruk pochodził. Wasze maszyny drukują, produkcyjne, drukując w kolorze, również zostawiają pewien ślad, najczęściej kanałem żółtym, i jest to ślad prowadzący do identyfikacji konkretnego egzemplarza, egzemplarza maszyny. No i jeszcze ostatnia rzecz, nie ma najmniejszych szans na trafienie tego koloru, który się znajduje, robiąc to domowym sumptem, który się znajduje na karcie wyborczej. Chciałbym się odnieść do następującej rzeczy. To jest definicja naszej barwy flagi dla białego i dla czerwonego. Zauważcie proszę, że odnosimy się tu do LUV. LUV zgodnie z CIE z 76, czyli mamy CIE LUV przy iluminancie C. Iluminant C to jest odpowiednik 6744 stopni Kelwina mniej więcej, ale mamy również geometrię pomiarową D0. W przypadku przestrzeni RGB, na którą jakieś tam przeliczenia czasami wykonujemy, to pracujemy w iluminancie zgodnym z 6500 Kelwina, D65. Natomiast jeżeli byśmy mieli realizować tą barwę w punkt wydruku, no to po pierwsze musimy zrobić dodatkową konwersję, uwzględniając iluminant w zależności od systemu pracy, czy Fograd 69, czy będzie to 51, czyli M0 albo M1, również geometrię pomiarową obserwatora 2 stopnie. Więc trafienie precyzyjnie w barwę, na którą mamy ochotę, będzie skomplikowane, to jest mało powiedziane. Ostatnia rzecz, która nam zostaje w domu, nie zrobimy zadruku od ręki, nie mając możliwości tych spadów wykorzystania, bo ich nie ma. No i najostatniejsza rzecz, i to będzie ta, która nam się tak szybko jak ta czerwień rzuci w oko, dobór podłoża. Mamy odpowiedni stopień bieli każdego papieru, mamy odpowiednią jego chropowatość, więc trafienie w punkt, dokładnie w to, co tam gdzieś mogło być, będzie co najmniej niemożliwe. Odniósłbym się jeszcze do tam dodatków typu koperta i tak dalej, ale koniec końców chodzi mi o jedną, jedyną stronę. Jeżeli używamy w mediach bardzo szerokich informacji typu jakość poligraficzna, profesjonalna, możliwość druku w domu, ja radziłbym zapytać się kogokolwiek, kto ma wspólnego coś z tą blanką. No, to jest, że niezgodne z prawdą, to jest naprawdę mało powiedziane. Jest to po prostu silne wprowadzanie ludzi w błąd i przykro mi czytać tego typu rzeczy, szczególnie, że te dokumenty można było po prostu jawnie obejrzeć. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zdecydowanie to jest miejsce na nie. Bardzo chętnie będę się do nich odnosił. Pan Paweł pisze, karta wyborcza ma ściśle określone wymagania, między innymi bezpieczeństwo. Karta Sasina została wykonana na maszynach offsetowych rolowych. Super, czyli mamy jakieś informacje, w jaki sposób to powstawało. Pytanie moje brzmi, czy te skany, które zostały pokazane, są skanami prawdziwych kart, czy też coś alternatywnego, czy jakiejś dodatkowej kopii. Wszystko jest oczywiście możliwe i jest możliwość, że oryginalna karta została skopiowana na drukarce inkjetowej, stąd ten oto efekt, który był i ta dopiero zeskanowana, posłana dalej, pojęcia nie mam. Tak czy inaczej można było się odnieść do części graficznej, można było się również odnieść do tego, jak te karty są realizowane. Owszem, żeby każda karta posiadała pieczęć, jest to skomplikowane, to mało powiedziane. Ja mogłem jedynie wypowiedzieć się na podstawie tych rzeczy, które widziałem. Co do tego, jakie są obecne ustalenia, normy, nie potrafię się w żaden sposób ustosunkować. Jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę, zadajcie je. Ja chciałem powiedzieć, że techniki zabezpieczeń idą cały czas do przodu. Jest wiele technik, o których wiemy, te, o których Wam wspomniałem oczywiście. Jest wiele technik, o których się po prostu głośno nie mówi. Niemówienie o technikach jest bardzo wygodne, ponieważ nie dość, że mamy brak informacji jakichś szerszych co do tego, co się wydarzyło, to również nie wiemy dodatkowo, gdzie i kiedy one były użyte i w jaki sposób z nich korzystać.
korzystać jako odbiorcy. Więc również odpowiednie osoby z danym poziomem dostępu są w stanie dopiero do tego wszystkiego dojść. Więc nie miejmy złudzeń, że jesteśmy w stanie wszystko organoleptycznie od ręki wyszukać. Czy to prawda, że PWPW drukuje polskie banknoty w Anglii? Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, absolutnie. Z tego co wiem, PWPW realizuje u nas, chyba ulica Konwiktorska, naprawdę bardzo skomplikowane i znamienite produkcje. Czy jest jakakolwiek produkcja realizowana poza zakładem? Nie mam żadnej wiedzy. Co z celowymi błędami? Adamie, czy możesz proszę troszeczkę rozwinąć, co znaczy celowe błędy? Czy są to błędy, które mają w prawie, gdzie zrobimy publikację, a następnie mamy osoby, które widzą tą publikację, są wprowadzone w błąd, więc robią już zniszczone, zmienione formy graficzne. Jeżeli tak, no to jest jakiś proces dezinformacji, ja się na tym nie znam, ja mogę się do technik drukarskich odnosić. Polskie banknoty robi tylko PWPW, Eryk odpowiada. Aztek, czy to prawda, że znaki zwrotu butelek na niemieckim rynku butelek sobie? Zastrzeliliście mnie w tym miejscu. Nie znam z niemieckiego rynku butelek plastikowych, ale nie widzę powodu, dla którego miało to być niemożliwe. Realizowanie farb ze specjalną domieszką jak najbardziej jest od wielu, wielu lat. Mogą być farby, które dodatkowo przewodzą prąd, czyli jakaś forma konduktywności jest tam wprowadzona, przewodnictwa. Faktycznie to może być również w ten sposób. Mogą być najróżniejsze zabezpieczenia na etapie tworzenia farby stosowane, które będą bardzo niedrogie w masowym wykorzystaniu, a tego typu znaki jak najbardziej mogą być realizowane ze względu na odpowiednią kolorystykę, odpowiednią farbą, która będzie miała dodatkowy element. Więc technicznie jak najbardziej to jest możliwe. Tak, uszkodzone celowo litery, nierówna pieczęć. Okej. Wprowadzenie błędów na zasadzie reprodukcji, żeby coś zafałszować, oj tak, to jest absolutny standard, to jest norma. Realizowałem reprodukcję paktu Ribbentrop-Mołotow w połowie minionego roku mniej więcej. I tam mieliśmy do dyspozycji tylko i wyłącznie skany ze strony rosyjskiej oraz dodatkowo, które bardzo krótko wisiały oficjalnie. No ale one były niesłychanie nierówne, więc żeby to odpowiednio przenieść, to po pierwsze musieliśmy wektorowo niektóre elementy odtworzyć, później nanieść zniszczenia, które było widać na dokumencie, więc była ta degradacja widoczna, po czym dokładaliśmy jeszcze fakturę papieru i wiele innych rzeczy, więc koniec końców jak najbardziej tak, celowe zniszczenia, celowa forma jakaś degradacji elementów graficznych jest czymś bardzo popularnym, to się normalnie stosuje, ale problem będzie gdzie indziej. Jeżeli nawet mielibyśmy zrobić reprodukcję takiej pieczęci, to potrzebowalibyśmy zrobić dodatkowy algorytm, który by wprowadzał losowość tych degradacji na każdym kolejnym egzemplarzu. No bo później weźmiemy dwa egzemplarze wydrukowane i widzimy, że pieczęć jest tak samo zniszczona na jednym, jak i na drugim. Prawdopodobieństwo, że to się stanie niewielkie. Dalej, Marcin, jeżeli mamy temat zabezpieczenia druku, warto wspomnieć o dodatkowych elementach możliwych do naniesienia w drukach komercyjnych, na przykład hologramy numerowane. Super. Pawle, ja celowo nie mówiłem o hologramach numerowanych, naklejanych z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, możemy je sobie stworzyć, czyli hologram można na dobrą sprawę zamówić, możemy go wygrawerować jak chcemy, możemy zrobić wręcz reprodukcję hologramu. I to jest coś, co jesteśmy w stanie na dobrą sprawę zrobić, korzystając ze skanera, dosyć łebskiego grafika. To są rzeczy jak najbardziej możliwe. Nanoszenie numeracji dodatkowej również się odbywa w procesie cyfrowym. Więc tak, dla osób, które chciałyby nisko budżetowo, i uwierzcie mi, to są naprawdę niewielkie, stworzyć sobie swoje własne hologramy. Możecie wektorowo stworzyć projekt hologramu, a następnie
wysłać go do firmy zajmującej się produkcją hologramu. Wybieracie sobie, jaki ma być wzór tej folii holograficznej. Laserowo one są grawerowane i jeszcze nanoszone są dodatkowo cyfrowo numery, więc każdy wasz hologram ma indywidualny numer. Super sprawa, cena za jedną sztukę może być nawet na poziomie złotówki lub też mniej, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś potrzebuje tego typu zabezpieczenia, skorzystać. Wada, no musicie ręcznie nakleić każdy hologram. No to jest problem. Oczywiście mogą być urządzenia, które również będą je naklejały. Dwa. No tego typu zabezpieczenia mają sens wtedy, jeżeli na przykład macie certyfikat i wydruk z hologramem, ok, w porządku. Możecie wprowadzić jakąś losowość również numerów i prowadzić ewidencję ich, ok, też może to mieć sens. Koniec końców to nie jest zabezpieczenie nie do podrobienia i nie do szybkiego podrobienia. Da się to naprawdę zrobić dosyć sprawnie, ale Pawle, bardzo dziękuję, świetna sugestia. Wykorzystanie papieru ze znakiem wodnym, znak bieżący dostępny komercyjnie. Ok, więc można zakupić papiery, które już posiadają w sobie znak wodny. Przykładem jest z firmy Antalis, któryś Conqueror, jeżeli się nie mylę, posiada fabryczny znak wodny, więc on również może służyć jako do podniesienia prestiżu, do formy zabezpieczenia naszego dokumentu jak najbardziej. Możemy skorzystać z papierów, które po prostu ten znak stały posiadają jak najbardziej. To nie jest bardzo wysoki koszt, wręcz powiedziałbym, że pomijalny. No jednakże, jeżeli chcielibyśmy wprowadzić to do całej naszej firmy, to trzeba będzie w jakiś sposób te papiery również, podejrzewam, ochronić, zaewidencjonować, rozliczać w charakterze, w cudzysłowie, druków ścisłego zarachowania, no bo mogą one po prostu wyjść. Problemem jest również to, że tego typu papiery można również po prostu zakupić. Dalej, dla offsetu jedną z dużych zapomnianych czarów jest wykonywanie poddruku dla papierów firmowych wykonanych bielą transparentą w postaci grafiki rastrowej. Eryku, tak, absolutnie masz rację, ale zauważ proszę, że to jest połączenie techniki projektowej ze specjalną farbą. Czyli troszeczkę tak, jakbyśmy na czarnym materiale nanosili czarną farbę albo na białym nanosili białą farbę. Wprowadzi to element przeźroczystości, ale możemy pociągnąć ten temat troszeczkę dalej. Ta farba może mieć dodatkowe właściwości, które będą związane z na przykład ze zmianą oświetlenia na troszeczkę inny, lub też sprawi, że nadruk na tym będzie również wchodził w pewne reakcje chemiczne i sprawi, że nadruk na naszym wydruku, na naszym poddruku będzie się nam troszeczkę zmieniał, czyli formę primeru, ale graficznego możemy tam zastosować. Czy banknoty się zużywają, czy mają datę ważności? Nie mówię tu o zniszczeniu fizycznym. Gabrielu, więc tak, banknoty są wymieniane, jeżeli chodzi o właśnie zużycie fizyczne, to możemy normalnie robić w bankach. Banknoty raz na jakiś czas oczywiście one są ciągle w obiegu. To nie jest tak, że banknot jest drukowany raz i później zamykane są drukarnie. Nie, one są podmieniane jak najbardziej. Natomiast to jest również ta sama ilość banknotów, która wychodzi, ta sama wchodzi z powrotem. Te numery po coś są, one właśnie służą tego typu ewidencji, ale co do zużycia fizycznego, są specjalne podłoża, które... Są specjalne podłoża, które są specjalnie przygotowane do druku banknotów, ale dodatkowo te podłoża są traktowane, właśnie mają jakąś tam dodatkową swoją domieszkę związaną z tym, żeby jeszcze wolniejszemu zużyciu ulegały. Ponadto farba tam stosowana nie jest farbą, która się poddaje zużyciu mechanicznemu, więc prędzej banknot zostanie fizycznie jako podłoże zniszczony, niż farba zostanie zdrapana. Tak więc zabezpieczenia fizyczne banknotów są niesamowite. Nie tylko PWPS zajmuje się drukiem zabezpieczonym, ale rzeczywiście, że Częstochowa też to robi bez dwóch zdań. Natomiast chciałbym zwrócić bardzo silną uwagę, że drukarnia w Częstochowie ma określony poziom zabezpieczeń, PWPW ma inny poziom zabezpieczeń. Gdy ja się tutaj odnosiłem do niektórych zabezpieczeń, których podejrzewam,
jeżeli CZG może się, częstochowskie zakłady graficzne mogą się wypowiedzieć, z tego co mi wiadomo, wy nie możecie, nie macie statusu, aby posiadać naświetlarkę właśnie dedykowaną do tego typu zadruków na bardzo wysokich rozdzielczościach. Ale jeżeli nie mylę się, to proszę wyprowadźcie mnie z błędu, bo to ja się odnosiłem do konkretnie tego typu technik. Poza tym tematy związane ze stalodrukami, no to jest również, przepraszam, ze stalorytami, jest również oddzielnym elementem. Natomiast to, że CZG ma wielkie możliwości co do druków zabezpieczonych, druków maturalne i tego typu rzeczy, to jak najbardziej to jest oczywiste. Cóż dalej? Narodowy Bank Polski w ilościach banknotów posiada celowo uszkodzoną jedną z liter. Okej, chyba tyle. Dobrze. A ja kiedyś pamiętam dawne bilety PKP, takie żółte z logiem PKP w poziomie, to tam również znajdował się błąd. Kropka. Znajdował się błąd celowo zrobiony i dopiero bardzo wnikliwa na jego wykrycie. Niesamowite to było. Możliwe, że to o to tobie chodziło, Adamie. Tak. To tego typu zabezpieczenia jak najbardziej wiem, że również się stosuje, ale one są jak najbardziej po stronie projektowej. Czy CZG jeszcze się wypowie? Bo bardzo jestem ciekaw. Słuchajcie, jeśli to będzie na tyle z pytań, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie informacje. Jeżeli to jest w ogóle temat, który Was interesuje, wiecie, przyjęliśmy formułę, że mam 45 plus 15, staram się mniej więcej jej trzymać, więc możemy zrobić na pewnym poziomie zgłębienia. Ja nie ukrywam, że zabezpieczenia znam troszeczkę tak bliżej od strony R&D i niesłychanie mnie one interesują, no ale nie jestem w stanie wgłębić się tak nawet 50% w te tematy, o które bym chciał, a ja się znam na jednej części, natomiast to jest wycinek, a zabezpieczeń jest absolutnie tyle. Więc to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Jeżeli to Was interesuje, możemy go troszeczkę pociągnąć dalej. Bardzo chętnie zresztą to zrobię. Ja mam wielką prośbę w takim razie, jeżeli osoba, która tutaj jest z częstochowskich zakładów, mogłaby się ze mną skontaktować na przykład jutro, tudzież w innym czasie. O! Widzę odpowiedź. Bardzo dziękuję. No to super, to widzę, że jest coś, czego ja nie wiedziałem. Widzę, że CZG również może takową naświetlarkę posiadać. Super, to dziękuję uprzejmie za sprostowanie. Jak widać, nie wszyscy jesteśmy omnibusami, co tutaj na przykładzie można było potwierdzić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za wszystkie pytania i za dosyć interesującą rozmowę, która się nawiązała. Było mi bardzo miło, że mogliśmy w takim gronie i to zainteresowanym to dzisiaj poprowadzić. Zapraszam w przyszłym tygodniu, czwartek, godzina 19:00, będziemy mieli piąte spotkanie z okazji Akademii M.